Hej, nagrywam trochę w półmroku, więc nie wiem, czy to światło jest dobre. Mam nadzieję, że mnie widzicie wszyscy. Dziękuję bardzo za komentarze. Pozdrawiam dziewczynę, która chciała wiedzieć, jak żywię się w ciąży. Także to jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby o tym opowiedzieć, skoro cały czas mówię o diecie dr Dąbrowskiej i byłam na tej diecie. Dla przypomnienia wszystkim, kto mnie ogląda, może tak nowy, byłam 2 razy na diecie dr Dąbrowskiej. Po tych dietach robiłam sobie diety przypominajki i ogólnie starałam się bardzo zdrowo żywić, czyli przechodziłam na zdrowe żywienie. W którymś z filmików powiedziałam, że dieta to jest tak naprawdę styl życia. Jak byłam sobie na spacerku, to nagrywałam i to rzeczywiście jest to styl życia, który musicie zmienić i pewne rzeczy już wyeliminować na zawsze. Ja na przykład wyeliminowałam na zawsze napoje gazowane, soki słodzone, wszystkie rzeczy typu Fanta, Cola, Pepsi i soki w kartonach i tak dalej. Pozostałam przy naturalnych sokach, ale chciałam Wam jeszcze pokazać mój brzuszek, ponieważ też ktoś chciał zobaczyć brzuszek, kiedy pokażę, więc pokazuję. Jestem w 6. miesiącu i tak, proszę bardzo, to jest mój brzuszek. Także mam teraz taką piłeczkę sobie. Jestem w 6. miesiącu, będę rodziła na początku lipca. I a propos mojego zdrowego żywienia. Na początku było ciężko odżywiać się zdrowo. Bardzo ciężko, ponieważ obiecałam sobie, że będę się tak zdrowo odżywiała, że szok, że będę jadła same warzywa, w ogóle wszystko zdrowe, że będę przeraźliwie zdrowo jadła, ale się nie dało. Miałam takie mdłości, na przykład od buraka, którego uwielbiałam, czerwonego, czy żywego, czy zakwas buraczany, czy inne rzeczy. Po prostu nie mogłam. Miałam takie mdłości, że wymiotowałam. Później odrzuciło mnie od ciemnego chleba, odrzuciło mnie od innych rzeczy, więc ratowałam się, nie, w ogóle nie mogłam jeść soczewicy, więc ratowałam się tak naprawdę owocami. Dużo owoców jadłam na początku ciąży. Grejpfruty, pomarańcze, kiwi, w dużych ilościach pomarańcze. Pomarańcze i kiwi mają kwas foliowy. A propos, jeżeli jesteście w ciąży, dziewczyny, to pamiętajcie o tym, że nie musicie brać. Ja, przepraszam, może nie tyle, nie musicie brać. Ja nie brałam kwasu foliowego, tylko jadłam produkty, które go zawierają. Przede wszystkim jadłam kiwi i pomarańcze, ponieważ tylko to mogłam jeść. Lubiłam bardzo kwaśne na początku ciąży i to nie powodowało wymiotów. Co jeszcze a propos pieczywa? W ogóle jestem fanką oczywiście swojego chleba i zdrowego chleba, który pieczemy same, ale niestety nie udało mi się tego chleba cały czas piec. Znaczy jeść, przepraszam, nie piec, tylko jeść. Dlatego, że też mi było niedobrze, źle się czułam i w ogóle. Więc jak sobie poradziłam z mdłościami przede wszystkim? Zawsze nosiłam przy sobie białą bułkę. Moja koleżanka z Warszawy powiedziała mi o tym sposobie. Kazała nosić, powiedziała: Dorka, zawsze noś przy sobie białą bułkę. Gdzie byś nie była, jak zaczniesz jeść białą bułkę w momencie, kiedy jest ci niedobrze, to ci przejdzie. Więc miałam ze sobą zawsze wodę i białą bułkę. No i oczywiście przeszło. Przeszło, od tamtej pory przestałam wymiotować, przestały być, nudności mijały od razu. Więc było super. Bardzo byłam jej wdzięczna za to, chociaż strasznie źle się czułam, że jem te białe pieczywo. Białe pieczywo jest, słuchajcie, niezdrowe. Ma cukier i mam białą mąkę, jest niezdrowe, w ogóle nie powinno się go jeść. Ale ja jadłam w ciąży, dlatego na początku ciąży. I teraz, w tej chwili, jak się żywię? Przeszły mdłości, nudności. Czasami, jak jestem w podróży, to wracają. I jem tak naprawdę teraz także dużo owoców. Jem dużo warzyw. Jem warzywa na parze. Jem dużo ogórków. Pomidory są teraz brzydkie, więc jeżeli znajdę dobre pomidory, to też jem. Robię sobie zupy, kremy, wszystko co zielone kupuję, ładuję do garka
i robię sobie zupy krem. Blenderem blenderuję, doprawiam po swojemu, tak jak ja chcę. Oczywiście nie używam żadnych rosołków, żadnych weget, żadnych sztucznych rzeczy i sztucznych barwników, sztucznych przypraw, nic. I tak, lubię zielone sałatki, bardzo dużo jem zielonych sałatki, jem pestki dyni, jem orzechy, jem wszystkie pestkowe. Co jeszcze jem? Jeśli chodzi o obiady, kaszę bardzo lubię na przykład zrobić z warzywami. Jeżeli smażę, a propos kaszy z warzywami, kasza gryczana z warzywami, jeżeli ją smażę, to robię ją na oleju kokosowym, czyli włączyłam do diety olej kokosowy, który jest bardzo fajny. Wydajniejszy niż olej zwykły, tak w ogóle, dlatego że dowiedziałam się, że jakiś czas temu, czytając i rozmawiając z ludźmi, że oliwa niestety pod wpływem temperatury nie jest taka dobra, tylko na zimno tłoczona, więc nie smażę, bo kiedyś robiłam ten błąd, że smażyłam na oliwie. W tej chwili smażę na oleju kokosowym, więc a propos smażenia, tak? Unikam smażonych rzeczy. Unikam mięsa. Czasem jem mięso w ciąży, dlatego że moja teściowa zrobi na przykład obiad i nie chce przykrości robić, więc jem. Ale unikam wędlin. Nie jem w ogóle wędlin. U mnie w domu w ogóle się wędlin nie kupuje, parówek się nie kupuje. Czasem dla synka, w momencie kiedy już bardzo prosi, to wtedy tak, ale parówki są tak niezdrowe, że po prostu od czasu do czasu to daję synowi, ale jestem z tego powodu bardzo zła sama na siebie, że je daję. No ale trudno, pewnych rzeczy nie przeskoczymy u takich dzieci, gdzie on był kiedyś nauczony jedzenia codziennego, codziennej cywilizacji i ciężko go przystawić, chociaż już go na wiele rzeczy przystawiłam. Co jeszcze jem? Staram się, jeżeli zgrzeszę, na przykład zjem jakąś pizzę albo zjem jakąś zapiekankę, to zawsze ją jem wegetariańską. Nie jem mięsa. Jak jestem gdzieś, przypuśćmy, na wyjeździe i coś zjem takiego, bo akurat moja rodzina ma ochotę na pizzę, a no to wtedy w ogóle wszyscy zamawiamy wegetariańską, także nie ma tutaj dwóch zdań, ale na drugi dzień staram się tego nie jeść. Jeżeli zgrzeszymy, to bardzo, przypuśćmy, zjemy coś słodkiego, takiego mocno, albo zjemy fast fooda, no to wtedy na drugi dzień mamy tak jakby będziemy mieli odpust. Ja się śmieję, że to jest taki odpust zupełny organizmu, ponieważ organizm nam wszystko wybaczy, jeżeli odrzucimy na drugi dzień tak naprawdę wszystko, co niezdrowe, słodkie, złe i w ogóle to, co zjedliśmy dzień wcześniej, a będziemy na przykład na samej wodzie albo na samych warzywach i wodzie. Wtedy wszystko możemy. Staram się jeść w ciąży zdrowo, bardzo zdrowo, ale nie zawsze mi się to udaje. I w momencie, kiedy widzę, że zjem trochę nie bardzo, bo na przykład zjem jakąś kanapkę z dżemem, gdzie dżem ma dużo cukru, to wtedy staram się jeść domowym dżemem, ale jeżeli już zjem, to na drugi dzień staram się tego nie jeść. Unikam nabiału, jem bardzo mało, ale czasami jak mnie naleci, to jem. To jem także nabiał. No i co? No, tak się żywię. Najwyżej w komentarzach pytajcie jeszcze o wszystkie detale a propos żywienia w ciąży, ponieważ ciężko mi jest teraz powiedzieć dokładnie, co jem. Jem dużo ryb, nie warzyw, wody, herbatek ziołowych, bezgazowanych, żadnych gazowanych. W ogóle na tej diecie, jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, że na tej diecie, jeżeli już byliśmy kilka razy na diecie doktor Dąbrowskiej. Przychodzi taki moment, że z pewnych rzeczy rezygnuje się już na całe życie. Tak jak na przykład właśnie napoje gazowane czy słodkie soki. I ja jestem z tego bardzo zadowolona, że z tego zrezygnowałam. No i co? Życzę Wam zdrowego odżywiania i dobrej ciąży. Ja mam bardzo dobro, chociaż tą trzecią przechodzę najgorzej.
Cześć.